Podczas jarmarku w sobotę można było zrobić ozdoby świąteczne. Jakie i jak? Tak, można było zrobić, czy można wciąż i jutro też będzie można zrobić sobie bombki, na przykład takie ozdobione techniką dekupażu, choinki, pierniczki lukrowane, będzie można sobie zrobić, było sobie można również zrobić magnesy oraz przypinki oraz zabawki z filcu, wszystko oczywiście w klimacie świątecznym. Dobrze, a jeszcze powiedzmy tak z takim zapominalskim, którzy się nie zaopatrzyli w ozdoby i nie przyjdą tutaj w weekend, jak zrobić samemu w domu takie ozdoby? No właśnie tutaj pokazujemy, jak je zrobić w bardzo prosty sposób, wykorzystując praktycznie to, co można w domu znaleźć. No do dekupażu tak naprawdę potrzebna jest świąteczna serwetka, na przykład taka, oraz cokolwiek, może to być nawet szklanka, butelka, deska, troszeczkę kleju, wikol i dużo bardzo inwencji oczywiście twórczej i mogą powstać piękne świąteczne ozdoby. I te ozdoby też można wykorzystać, tak jak ja, jako kolczyki. Kolczyki na przykład, dokładnie, dokładnie tak. Także dwa w jednym, to co? Miłej zabawy tutaj Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Chciałybyśmy jeszcze tu zostać trochę i zrobić sobie jeszcze jedną. Też jest reniferek. Tak, jest. Dlaczego akurat on? No taki fajny, takim akurat pasował tak jakby do tej bombki właśnie. I przechodzimy do kolejnego, drugiego stanowiska. Co my tutaj możemy zrobić? Możemy wykonać tego typu choinki. Taką choinkę ozdobić o różne kolorowe materiały albo ozdobić o różne takie cekiny albo kuleczki, które będą przymocowane za pomocą kleju na ciepło. Dobra, czy jeszcze od początku tak, jak zrobić taką choinkę? Potrzebujemy taki karton, blok techniczny formatu A4 albo A3. Zwijamy do środka taki karton, tworzy nam się taki stożek. Stożek kleimy, docinamy podstawę, żeby ładnie nam stała ta choinka i obklejamy go różnymi kolorowymi papierami. Następnie docinamy różne wzory, które nam są potrzebne, przyklejamy na choinkę i voilà! Piękna! Jest choinka. I nie zielona. I nie zielona. I nie zielona. Tak inaczej, może być. No. Tak inaczej, a jak reagują uczestnicy pana warsztatu? No, są trochę wymęczeni, ponieważ nie są to proste warsztaty, ale widzę, że jest entuzjazm, ponieważ mam takie różne dodatki, z których są bardzo zadowoleni. Cekiny na pewno się panią, szczególnie tym młodym podobają. Cekiny, mam też takie na przykład klamerki, czy jakieś takie jeszcze inne wzory, nawet nie wiem jakie masa tutaj jest, więc generalnie wszyscy są zadowoleni. I o to chodzi. Co robisz? Choinkę. Jaka ona będzie? Ładna. Ładna będzie zielona, będzie biała, jaka? Zielona. Zielona i czy coś jeszcze zamierzasz tutaj w ją ubrać? Takie różne z dziurkacza. Dobra, i co my tutaj fajnego robimy na tym stanowisku? Tutaj robimy magnesy na lodówkę, na cokolwiek, na co się magnesy przypinają, no wiadomo. Mieliśmy jeszcze robić przypinki, ale niestety sprzęt zawiódł. To są magnesy świąteczne, które też przyciągają dobrą energię pewnie. Oczywiście, że tak. To są magnesy świąteczne, które przyciągają najlepszą energię. Jak się je robi? Robi się ją metodą naklejania rzeczy na wycięte kawałki tektury. A efekt końcowy wygląda tak, jak tutaj sobie koleżanka zrobiła młoda. To się można wziąć i przypiąć na lodówkę na przykład. To jest twoja gwiazdka? Tak. A czym się inspirowałaś robiąc ją? Żeby wyglądała troszkę jak... Jak gwiazdka z nieba? Tak. I gdzie ją zamierzasz przykleić, przyczepić? Na lodówkę. Dzisiaj jeszcze robimy zabawki z filców. W jaki sposób? Na początku wybieramy sobie wzór. Mamy do wyboru takiego konika, gwiazdkę, bardzo popularnego piernika,
I jeszcze mamy serduszko, tutaj dzieci wykorzystują. Wycinamy je na takich właśnie grubych filcach. Mamy do dyspozycji kilka kolorów. No i oczywiście dobieramy różne ciekawe rzeczy. Mamy guziki, mnóstwo wstążek, koralików. Stąd też bałagan na naszych stołach, gdyż jak robimy takie warsztaty plastyczne, to bardzo ciężko utrzymać tutaj porządek. No ale staramy się. Podoba się wam? No. O, super. Mi się udało zrobić taką gwiazdkę. I co z tą gwiazdką zamierzasz zrobić? Przyczepić ją na choinkę. Na choinkę, a może komuś dać jako prezent? No może. Dobry pomysł. A tutaj chłopczyk co robi? Pielenika. Pierniczka. I jeszcze mamy tutaj, co dziewczynka, co tutaj koleżanka robi? Gwiazdkę. A tutaj powstaje... Pani. Przy stole same dzieci, ale czy dorośli też mogą przyjść? Dorośli mogą, a nawet tutaj przy tym warsztacie są wskazani, dlatego że szyjemy. Nie każdy miał do czynienia tutaj z igłą i nitką, ale tutaj chciałam bardzo pochwalić, bo niektórzy radzą sobie chyba lepiej ode mnie.